Jak wyglądają takie akcje pomocowe u Was w szkole? Dlaczego się zaangażowałaś między innymi w tego typu rzeczy? Ogólnie to były trzy akcje, ale jedną właśnie z najważniejszych była ta akcja na paczkę, że przez cały tydzień, na początku Wielkiego Postu, przez cały tydzień zbieraliśmy artykuły spożywcze, takie higieniczne, szkolne i pakowaliśmy je i wysyłaliśmy właśnie tu. To jest właściwie taki mały, taki dobroczynny plagiat z Caritas Niemiec, która kiedyś w stanie wojennym wysyłała i zasypała Polskę zwolnionymi z jakichkolwiek opłat pocztowych paczkami dla potrzebujących w 1981 i 2 roku. W tej chwili realizuje to Caritas Polska. Caritas Diecezja Opolska zgłosiła swój akces. Przyjęliśmy już 4,5 tysiąca paczek, czyli pustych opakowań. Otrzymaliśmy niedawno kolejnych 5 i dzisiaj wysyłamy 2 tysiące paczek zapakowanych do Tryńczy. To jest 70 kilometrów koło granicy z Ukrainą. To jest centralny magazyn Caritas dla projektu Paczka dla Ukrainy. Paczek było na pewno kilkanaście. Przyjechało ze mną na razie 3 uczniów, ale było tu jeszcze więcej. Jak przyjechaliśmy tutaj, to opakowywaliśmy te paczki w folię i naklejaliśmy na nie naklejki, że to ma wyjechać na Ukrainę właśnie. Caritas współpracuje tylko i wyłącznie z drugą Caritas po ukraińskiej stronie. Nie przekazujemy tego dla innych żadnych organizacji. Nie wypuszczamy tej paczki z rąk, dlatego że dochodzi do różnych sytuacji. Czasami wojsko chce przejąć albo czasami zajedzie takiemu transportowi humanitarnemu drogę czołg. My tego nie wypuszczamy. My przekazujemy to Caritas Ukrainy i ona swoimi kanałami, takimi bym powiedział po śląsku polnymi konikami albo świerszczami, dojeżdża do różnych małych parafii i miejscowości, gdzie znają tych ludzi, gdzie wiedzą, że będą się z tego powodu cieszyli, że to im pomoże przeżyć. Wracając do zawartości tej paczki. Myśmy przygotowali taką ulotkę, taką ściągę, żeby nie znalazły się tam rzeczy, które potem mogą się zepsuć i zawartość całej paczki pomniejszyć. Dlatego był taki instruktaż. Tam jest ponad 30 artykułów wyliczonych. No i tego się trzymamy. Są osoby, które biorą i same zapełniają jedną paczkę, ale nie wszystkich na to stać, na taki gest. Taka paczka to jest wartość około 300 zł. Dlatego apelujemy też, jeżeli kogoś nie stać finansowo, żeby zakupił parę artykułów, a parafialny zespół Caritas zapakuje taką paczkę wespół z innymi osobami. Często rozmawiamy na przerwach, podejmujemy ten temat wojny i rozmawiamy o tym, czy by to przyszło do nas, czy to zostanie tam na Ukrainie i czy to się rozwiąże, czy będzie pokój, czy dalej to będzie trwało. Mamy kartonów bardzo dużo. Potrzebujemy tych jeszcze więcej, którzy by te kartony zapełniali. I akcja trwa oczywiście do Wielkanocy, przez cały tydzień po Wielkanocy i cały okres wielkanocny, aż do, można powiedzieć, zesłania Ducha Świętego. Tak długo, jak będzie trwała wojna na Ukrainie, tak będą potrzebne te artykuły.